Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored 2. Uwaga, okazało się, że ominąłem tutaj jedną taką wnękę. Zobaczmy, co się tu kryje. Zobaczmy, że kolejne przejście. Tylko słyszałem tutaj kogoś, więc zobaczmy. Ktoś tam trafi. O, ładnie, kolejne bełty zapalające. Ile już ich mam? 5, ale... O, a nie, dobra. Mogę mieć 5 maksymalnie. Czyli... bełtów... Okej, czyli zasobność bełtu się liczy tylko do bełtów zwykłych, nie do bełtów ogólnie. Myślałem, że mogę mieć 15, teraz 10 ogólnie wszystkich bełtów, no ale... Jak widać, nie. Okej, kogoś? A czy to nie jest cywil po prostu? Oj, raczej nie. Sądząc po tym, jak się porusza, to raczej nie. List od pana Weatherbiego. Antonio, nie wracaj do sklepu i znajdę sobie nowego asystenta takiego, który nie czuje potrzeby dyskutowania z najwyższą strażą na temat politycznej legalności podatku, kiedy ta przychodzi do... po swój haracz, a przy okazji dodatkowa opłata, jakiej zażądali, zostanie potrącona z twojej ostatniej pensji. Odnieś klucz do sklepu i nie waż mi się później pokazywać na oczy. Czyż wychodziło o klucz do tego? Do sklepu? Jest faktycznie klucz. O, gniazdo stróż! Czym ty jesteś w takim razie? Jest żywica chyba? Czy nie? Ale mamy kluczyk. Element w krzywdzach. Tutaj bełty żądlące. Pistolet nie mogę. Zabrać więcej amunicji. O, strzałki z usypiaczem. Kurwa, ile tego jest? Ja pierdolę. To jest tych strzałek, kurde. Dobra, to na pewno nie jest tyle. W sumie wytestujmy. Szkoda będzie zmarnować teraz te strzałki, no ale zobaczmy. Dwie? Tak. Widzicie? Taka zawiązajka, kurde, strzałek, nie? I widać, że mam 4 strzałki. Ja zgarniam 2. Teraz pytanie, czy są to tylko 2 użyteczne strzałki? Czy może jest tego trochę więcej? No dobra, skoro mamy klucz do sklepu, no to możemy go teraz na spokojnie obrobić. Jeszcze tutaj powinno być... Jeszcze jest tutaj właśnie na spokojnie bardzo ładne, szybkie wyjście, dzięki temu ziomblowi. Tak więc proszę bardzo. Ładnie. Wiadomo, przez to nie jestem w stanie kolejnych upgrade'ów mieć, no ale... Trudno się mówi. O, żeb granaty już zdobywamy, pięknie. Nie potrzebuję planu, żeby to mieć, to mi się podoba. Zwykłe bełty. I amunicja, ale wiadomo, amunicji nie mogę mieć. Ale kimże ja jestem, aby coś tu zrobić? Idealnie, 5 sztuk. Trochę tranu, trochę drutów. Wiadomo, tak na, gdybym chciał tak normalnie to ogarnąć, to powinienem to wszystko tutaj... Dole, czemu to się nie umie normalnie? Czemu nie mogę tego na jako całość zebrać?
Muszę tak celować idealnie w tego. Dobra, czekajcie, myszka to zrobię. To będzie precyzyjne. Wszystko? Wszystko. Dobra. Tutaj nic. Tutaj też nic. No to otwieramy okiennicę. Położenie zatopionych zasobów. Właśnie, pokaż mi to. Nie, info o świecie też nie. Mapa. Zatopione zasoby. Stocznia. Tutaj gdzieś. Oj tak, na pewno się tam za chwilę wybierzemy. Bo skoro już to mamy, to aż szkoda nie skorzystać. Ostatnia. No. Nie, ostatnia? Tak, ostatnia runa na poziomie. Dobra. O, tu mogę coś za jedną runę wziąć. Odnosisz mniejsze obrażenia od upadków. Na razie nie potrzebuję. Pozbieramy sobie to na potem. Formułki nie mogę wziąć, ale mogę sobie zrobić tak. 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 Łyknąć sobie formułeczkę. Zabrać tą. Ona się regeneruje. Albo i nie. Tutaj kolejne strzałki usypiające. Ostre sprzężynowe. Mina. Kolejny granacik. Tylko to jest ciekawe, bo on tych granatów i tego ma pewnie po prostu w pizdu tutaj, nie? Ale ja mogę tylko ileś sztuk tego wziąć. Dobra, dwa bełty. Tym właśnie, a propos te bełty, te strzałki usypiające to sobie wpiszę. Z tych zwykłych bełtów. Jeszcze raz. Dwa. Kolejne dwa naboje. No i w ten oto sposób bardzo ładnie obrobiliśmy sklep ze wszystkiego, co tylko miał na podorędziu. Teraz zobaczmy. Musimy się wycofnąć do stoczni. To akurat nie jest trudne, bo jesteśmy zaraz obok. Zobaczmy. To jest tam chyba, nie? Mi się uda. What? Czemu taki damage dostałem? To aż dziwne było. Zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Mamy te boje. Zobaczmy jeszcze raz tę mapkę. W dokumentach. Mapa. Tu. Mamy boje. No i obok boi to będzie. Dobra. Szukajmy. Co tu znajdziemy? Trochę bełtów. Jeszcze więcej strzałek usypiających. Jeszcze więcej granatów. Ostrzy sprężynowych, ale już mam tego full. Wypłyń, wypłyń, wypłyń. Teraz by się w sumie przydał ten amulet, żeby dłużej utrzymać dech, nie? Dobra, jeszcze raz. Ostrzy. Mam full. Granatów. Zwykłych mogę mieć jeszcze jedną sztukę. Rzep granatów mam full. I tak dalej, dobra. Tutaj pusto. Ostrze, rzep granat, strzałki usypiające, bełty, kolejne strzałki usypiające. Okej, okay, czyli jakby co, to mam tutaj jeszcze 4 strzałki z usypiaczem. Tak to muszę pamiętać. Oczywiście pod warunkiem, że będę w stanie tu jeszcze się potem wrócić. Bo jeśli nie... To lipa. Ale szkoda by było to sobie po prostu tutaj zostawić, nie? Co? Dzień pracy, to jakiś żart. Dobra, skąd czemu ona może to... wiedzieć, jak wygląda dzień pracy? Chcę skrócić tędy jakoś trasę? Może ktoś powinien się temu przyjrzeć. Nie powinno się tak jąć. Na upartego chyba jestem w stanie doskoczyć, nie? Dobra, zrobię zapis na wszelki wypadek, gdyby mi się trochę za bardzo życie obniżyło. Czy tak gdybym zginął? Co jest? O nie! Wpadłem pod tekstury! Nie! Dobra, nie doczytuję to. Jezu, ale jakie zajebiste. Nie pamiętam, kiedy ostatnio w jakiejkolwiek grze wpadłem pod teksturę.
co jest najlepsze, to nie jest błąd gry, to jest po prostu mój błąd, bo to po prostu zjebałem. Okej, okay, teraz mnie też. Okej, okay, no. Eliksiry łykam, no to mogę po prostu zgarniać, nie? Prędkość pływania też byłaby nie taka zła. No jak będę tworzył te amulety z takich pie... Serio, niewidzialna ściana, no come on. Dobra, to biegnę to inaczej. Czytaj po prostu, tak jak gra chce, żebym to obiegał. Dobra. Ale mam wrażenie, że jakoś skaczemy niżej niż Korvo skakał. A to może być tylko takie moje... Lepiej gnić w pustce, niż tak żyć. Dobra, tutaj by było... Dobra, myślałem, jest to mieszkanko, ale tutaj mnie interesuje po prostu przejście zwykłe. Terytorium jest wrogie, ale wrogów też tutaj za dużo nie ma, więc mogę na spokojnie tutaj przebiec. Nie ma wątpliwości! Wchodzimy! Morda w kubeł, panie kolego. Nie będę specjalnie teraz szedł po te strzałki, żeby tylko na nich je zużyć, no ale... Spokojnie może to tu być. A więc to jest najlepsze, ten styl z nacieraniem na wrogów i taką walką bezpośrednią nawet pasuje do Emily, nie? Wiadomo, Korvo musiał się skradać, no bo był wręcz poszukiwany za... poniekąd zamach stanu. Ale Emily, jako osoba, która po prostu chce odzyskać co jej i jak najmniej osób przy tym uśmiercić, w moim podejściu oczywiście, bo wiadomo, podejścia są totalnie różne, bo można chcieć ich nie zabijać, a można po prostu iść do przodu i mordować wszystkich na swojej drodze. Muszę się dostać z powrotem do Dunwall. Nie widziałem dzieci od 2 lat. Tak mi z tym źle. Co? Co? Nie gadaj, że spudłowałem! Zostawić ją! Zostawić ją! A chuj, już nie żyje, okej? Okay. Chyba sam ją nawet zaciukałem. Zapis z kiedy? Sprzed chwili. Dobra. Dobra, nie spodziewałem się trochę tej... Ale to jest znowu ta baba, kurde! Znowu jakaś, kurde, przeciwniczka, która ma ten... To jest jakaś bardziej elitarna chyba. Co tam? Co się dzieje? Serio spudłowałem? Piotrula! Jako, że przyszedł wujek Ciula... kurze... i podłóżki... Mam się dopilnować do 12, znaczy do 14 mają być gotowe, ale to już chyba jego. Jest 13. No masz godzinę. Wróć! Wróć! 13. Tak, zostało mi wydane polecenie. 13.01, a ten dopiero wychodzi. Nie. Mam się dopilnować, żeby do 14 godziny zrobić. Mhm. Zajebiste kurwa zaufanie. Jest tam to! Co? Co? Już nie żyje! Ja cię z tego kurwa pudłuję! Przestrzelam to mi prosto w ten, prosto w ciało! Ja, no to nie jest jeszcze bojowa strzałka usypiająca, no ale kurwa. Jest strzał, to niech jest jakaś reakcja na to. Tego się trochę nie spodziewałem. Cóż tu jest nie tak? Co ty nie powiesz?
Okej, czyli ta strzałka działa, widzę, z opóźnieniem. Tak jak, nie tak jak w przypadku Corvo, gdzie u niego działało momentalnie. No i patrzcie, ma to wbite. I oczywiście nie mogę tego zabrać. Naprawdę dawna cesarzowa? Co za banda degeneratów. A w mordę chcesz? Elitarna strażniczka. No, taka elitarna dała się tak łatwo podejść. To jest też ten problem tego, tej zdolności w przypadku Emily, że ona niestety nie robi, nie ten. Bo Corvo dosłownie teleportuje się z miejsca w miejsce. Emily po prostu się dociąga do nowego, do innego miejsca. Więc to jest duży problem, jeśli chodzi o takie właśnie działanie po cichu. Bo jako Corvo mi się po prostu przetegował, no problemu. Byłbym za typem, nawet ty tego nie zauważył. Emily? Niestety tak zrobić nie może. Hej, coś nie tak? Dobra, zabierzmy sobie kolejne rzeczy. Tu są. Tutaj Duke, Bell. Dobra, to już było. No ale oczywiście na... Było to przed wczytaniem, więc nie zaliczyło. Dobra, do kolejki, do kolejki. Stacja Adermeier, stąd będzie można dostać się do Instytutu. Tak, tego oczywiście nie przewidziałem. Zapis. Nie, niestety, masz po co uciekać! Uklęknij przed lepszymi od siebie! Dobra, co ty chcesz, to powiedział? Pusto! Gleba. Opartego muszę zaraz wrócić po te strzałki, nie? Ale nie wiem, czy chcę to robić. Zostaw typa. Bierz typiarę. No dobra, czyli widzę, elitarna po prostu to jest to, że mam pistolet chyba przy sobie. To jest ta różnica między tymi wersjami strażników. Dachem czy bezpośrednio? Dachem byłoby chyba lepiej, tak mi się wydaje. Tylko oczywiście nie mam zasięgu. Stacja, jest ściana światła. A patrzcie, mają tu jednak tron. Byłeś kiedyś w tym salonie, Paula? Żeby pociskać kośćmi albo poganiać za dzierlatkami? No chyba żartujesz. To regularna jawa. Wystarczy nie wchodzić tam w mundurze. Mają na półce dobre whisky. Znajdzie się nawet od Danu. Dobra, przeglądamy. No, sporo ich tu. Kolejne elitarne. Cicho, go zgarnię z tego krzesła w ogóle. Nie, szósty! Nic złego. Może w ogóle nic. Dobra, gdzie by go zostawić? Moja ciotka Belinda przeprowadziła się do Olna. Wiem go czy nie? Trafiłem, dobra. Teraz ty? Ja? No i okej. Super. Ponownie było natarcie, ale na szczęście nikogo nie zabiłem. Tak więc spoko. Pęknięta pokrywa silnika. W kolejce znowu chyba pęka pokrywa silnika. Może ostatni spaw nie chwycił. Gdy ostatnio wracaliśmy z Adermeier, zgrzytało niemiłosiernie. Będzie można mówić o szczęściu, jeśli pojedzie jeszcze choć raz.
Trzeba ściągnąć ją z toru do warsztatu i rozebrać. Ha, czyli takie potwierdzenie, że jak tam pojadę, to jest szansa, że ta kolejka się rozpieprzy w ogóle na miejscu. I lub w ogóle gdzieś pojedzie. Jak już wiem, że coś jest nie tak, nie jestem w stanie się uspokoić. No to można wierzyć, że jest wszystko spoko. Okrutne narzędzie ucisku. Czy to nie dzień pra... Dobra. Za rzadko robię te zapisy, więc zrobię go teraz. Musi być niedługo, obrzydza mnie własny smród. Co? Hej ty! Chodź tutaj! Wracaj tu! Jakim cudem nikt tego nie usłyszał? No powiedzcie mi to. Dwóch typów się tu znajduje i żaden z nich tego nie usłyszał, naprawdę. Super, trafiłem jeszcze nie tego, co chciałem. Okej, dobra. Jak trafię bezpośrednio w głowę, to gość się normalnie dostaje... Znaczy normalnie, to jest momentalnie ogłuszane. Spoko. No, spoko. Troszkę granatów. Pistoletów nie wezmę, naboi też nie. No, ale mogę coś podnieść. Zniweczka jakaś, chlebka. Coś jeszcze? Chyba nic. Dobra, na opartego to mógłbym się teraz cofnąć do tej boi, nie? I sobie zabrać tam te. A nie patrzcie, dobra, czyli jednak jest ten tram. Czyli zależy od tego, czy to jest chyba na zewnątrz, czy wewnątrz. Bo od tego właśnie zależy, czy to jest ten. Od tego chyba zależy, czy ta ściana jest zasilana przez tram, czy przez wiatraczek. Na razie pusto. Ej, światło nie działa. Nie ma wątpliwości, ktoś tam był. Nie podobało mi się, że ktoś tu był. Się rozejrzę. Na wszelki wypadek sprawdzę okolice. Stare słowo klucz. Zdawało ci się. Ciekawe kto... Niech nie ściśnie. Nie no, come on. Are you fucking serious? I znowu muszę tych dwóch typów kuźwa odtegować, no. Dobra, chcesz naprawić swój błąd i tego zdajmy najpierw. Nawet się fajnie udało. Dzięki. To nic nie miał. Ponownie granacik. Jeszcze sakwę. Dobra. Tu. Teraz tych tutaj schować. Znalazł. Zobaczmy. Tutaj pusto. Zawsze dostaję podłe zmiany. Założę się o tygodniowy żołd, że to najgorszy przytom. Coś w końcu musi walnąć. Mogę ja cię w łeb, jak tak bardzo chcesz. No dobra, zobaczmy. Co to było? Zdawało mi się, że ktoś tu był. Na wszelki wypadek sprawdzę okolice. I ponownie. Zdawało ci się. Bo tu nikogo nie było.
Wreszcie! Wracaj tu! Wiem, że gdzieś tam jesteś! Bliżej niż sądzisz. No ty! No? Nie możesz tu przebywać! Nigdzie się nie wybierasz! Tak jest! Nie ruszaj się! Czekać na moje rozkazy! Co jest? Kto tu strzelał? Ty mnie zajebał właśnie. Mogłem strzelić z kuszy. Mogłem strzelić z kuszy. Zaś to. Stacja Adermajer, stąd będzie można dostać się do Instytutu. Nie, to jest to, bo ja nie muszę z nich walczyć. Mogę do tej kolejki po prostu wejść, mieć wyjebane. Na górze mnie ktoś zauważy. Ciekawe, kto to był. Dobra, tylko jak tam wejść to? Wiadomo, ja mogę po prostu zniszczyć szybę, nie? Przejść. Zdawało mi się? Nie, na pewno nie. Co? Co? No! Stój! Dla ciebie to już koniec, traf! Wiecie, jak to jest irytujące? Zostawę nam tych dwóch może w spokoju i po prostu spróbujmy przejść dachem i ominąć tę ścianę. Choć nie powiem, co będę mógł wziąć, to skończę. Powietrze jest jakieś ciężkie. Trudno wziąć głęboki oddech. Na górę. Stacja Adermajer, stąd będzie można dostać się do Instytutu. Daj teraz na górę. Tędy będzie najlepiej. Brak zasięgu. Nadal brak zasięgu, no come on. Dajcie mi wejść na ten dach. Tam też będzie coś ciekawego pewnie. Dobra, widzimy się już po cięciu, które niestety zajęło mi jakieś 3 godziny, bo musiałem coś w międzyczasie jeszcze ogarnąć. Ale na szczęście nie powinno, czy na szczęście dla was. To jest bez żadnej różnicy. Różnica jest tylko dla mnie w czasie, ile mi to zajęło, a ile bym chciał, żeby zajęło. No cóż, no niestety. Nie wszystko da się obejść, prawda? O, a to jest weteranka, czyli proszę, jeszcze nowy rodzaj przeciwnika. Rodzaj. Klasa przeciwnika, lepiej powiedziane. Czyli mamy zwykłego, elitarnego i weterana. Przyłaby mi najmniejsza atrakcja co jakiś czas.
Dobra, tu jest sam, nie ma, ma kumpla. Przydałaby mi się tu pomoc! Nie masz po co uciekać! Jest! Nie trafił go, dobra. Okej. Okay. Jak mówię? Walki nie będę unikał. Chyba, że się na pięciu typa rzucić, no to wtedy jednak będę. Ale póki mogę walki unikać, to będę. Ale na szczęście jak strzelił, to nie postrzelił typa, więc... Mówiła, że jeszcze pamiętam. Tyle dobrego. Ale o dziwo też żaden się nie przejął za specjalnie tym, że ktoś tutaj strzelił. W sumie może ja też coś przestrzelę. Uwaga, czy uda mi się przestrzelić przez trzy szyby naraz? Nie. No, aż lipa. A nie, przepraszam, jak tak stanę... To zależnie gdzie stanę, to przestrzelę się przez dwie szyby. Tylko wiecie. Albo strzelę tak, i dwie padną. Albo strzelę tak. No. Im bliżej, tym wiadomo, lepiej. I poleci jedna. Wiele poza tym. Dobra. Tutaj te bełty też działają. Jup. Ej, i mógł być achievement za zdobycie tego wszystkiego. Dobra, i mamy chyba taki względny spokój, myślę. Z tego ten inny ziomek tutaj. Ale jestem głodny. Jest tu. Jest na niego kumpel. Okej, nie widzę go. Ale gabinet nie słyszę. Tu jest. Dobra, ale ten jest odwrócony tyłem, więc się pozbędziemy tego. Do diaska, muszę się wysikać. Przyda mnie własny smród. Okej, dalej odwrócony. No. Dobrze. Nie podoba mi się to. Lepiej się rozejrzę. Dobrze! Idealnie. Nie muszę ich chować, ale zrobię to z wielką chęcią. Chodź. Ja nie będę musiał zużywać tutaj many, bo mogę tak po prostu tutaj wejść. Okej. Okay. Pyk. No i super. Dobra, to teraz bym się jeszcze tylko cofnął. Po te... Ja troszkę oberwałem, no ale... Czego się ma potki? Ja w tej grze częściej, kurde, zużywam potki niż w jedynce. A w jedynce miałem gorsze przypały ze skakaniem. Na przykład w coś nie trafiłem, albo źle wymierzyłem skok. I miałem o wiele gorsze przypały, a nie zużywałem tylu potek w ogóle. Dobra. Tutaj. Może powinniśmy zabrać gości na... Co tam biega? Pranie. Mam nadzieję, że to nie szczerze. Powiedziałem pani Lucy i pastor, że nie pozwolili nam wsiąść do kolejki. Adermajer zamknęło się przed światem. Trzeba próbować dalej. Musimy się spotkać z doktor Hypatią. Już nikogo do niej nie wpuszczają. Nawet tych, co potrzebują natychmiastowej pomocy. Jak im powiemy, że reprezentujemy Lucję Pastor i Komitet Rodzin Górniczych, to na pewno nie odmówią. Liczą na nas sekcji. Trochę to podejrzane, co nie? Że nikt, nikogo do niej się nie wpuszcza. Ale czekaj, gdzie to się szło teraz do tego kurtu? Żadna wypłata. Straszne, ktoś zgarnia ludzi prosto z ulicy. Czego może chcieć? Mam nadzieję, że mnie zostawi w spokoju. Okej. To, że tych mocy tej mili trzeba się naprawdę przyzwyczaić. Bo ja kurde tyle... Już trzy odcinki nagrałem z tymi mocami, a dalej nie umiem się przyzwyczaić... Do tego, jak to działa. Na przykład, że to możemy tak katapultować praktycznie, jeśli tylko dobrze to wymierzę.
O właśnie. Raz. Żeb granaty i ostrze. Ostrze nie mogę, ale żeb granat mogę tak dla beki. A, to muszę upłynąć. Bucha. Żeby jak najmniej tutaj ludziom zostawić, to zabierzemy tego jednego. Z ostrzami mam ten problem, że ostrze są tylko i wyłącznie do zabijania. Naprawdę, żałuję, że ostrze sprzężynowe nie ma wariantu na ten. Nie ma wariantu, żeby mogło tylko ogłuszać. Bo w tej części zastępstwem dla ostrza sprzężynowego są właśnie te miny ogłuszające. No ale czemu niestety. Obawiasz się, że ktoś cię rozpozna. Dobra, nie tędy, nie będę szedł przez ten budynek, skoro mogę przejść bezpośrednio przez ścianę. No ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. To pomimo faktu, że mogę te miny ulepszyć, żeby na przykład jedna mina mogła aż trzech typów ogłuszyć po sobie, albo za jednym strzałem, zależy czy wszyscy, czy weszliby po sobie w zasięg, czy weszliby pojedynczo. Jak wspaniale było z ojcem. Dobra, czy ja mogę jakoś tutaj wejść, czy muszę to jakoś obejść? Nie no, przecież tutaj mogę przejść tak po prostu. Tutaj od razu na stację kolejki. Dobra. Okej. Kolejka, jedź. No i już chyba wszystko zrobiliśmy. Znaczy tak, na pewno zrobiliśmy najwięcej z tego, co chciałem zrobić, czyli z... Czyli oczyszczenie z... oczyszczenie, zebranie wszystkich amuletów i wszystkich run. Nawet mogę dla pewności to sprawdzić sercem. Ale nie. Nie ma żadnych więcej amuletów ani run w tym miejscu, bo prawdopodobnie w instytucie też jakieś będą. Ale w tym miejscu nie ma żadnych. Monety i tam obrazy, wiadomo, to ciężko jest znaleźć wszystko za pierwszym podejściem, ale wydaje mi się, że chyba przeszukałem każdą możliwą lokację, w jakim mogłem i budynek, w jaki mogłem wejść, tak więc YOLO, jedziemy do instytutu. No i zakończymy ten materiał. Dzięki temu udało mi się to też w miarę szybko tutaj zrobić, więc jak tam wytnę te niepotrzebne rzeczy, no to... O! A to już koniec misji? Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, no ale zobaczmy. No nie było totalnie wskradanie się, było w natarcie, ale najważniejsze, że było bezkrwawo, to jest najważniejsze. Zobaczmy, wszystkie runy, wszystkie kapliczki, wiadomo, jak się ma wszystkie runy, to kapliczki z bomby są wszystkie. O, jeden plan i obraz gdzieś ominąłem, o kurde. No to ciekawe, nawet bardzo. Ciekawe, gdzie ten obraz. Znaczy, ten plan na pewno chcę, dla tego planu na pewno misję powtórzę, bo chcę zobaczyć, gdzie on jest. Zobaczmy, czarnkowy włam, świeży grób, mieszkanie, spróbujmy nie otworzyć, gniazdo stróż, pokonano gniazdo stróża i ratowano kupca przed spaleniem w ścianie. Dobra. Kontynuujemy. Ja oczywiście poza nagraniem sobie przejdę misję jeszcze raz. Mówię, nie będę szukał wszystkich monet, ale same te obrazy wszystkie chcę znaleźć, tak samo jak wszystkie plany. Więc zobaczmy. Droga pani doktor. Wyeliminuj zmorę korony, która morduje twoich przeciwników, by rzucić na ciebie podejrzenia. Znajdź swojego starego sojusznika, Antona Sokołowa. Ostatnio widziano go, gdy był... Instytut Chorób Zakaźnych Adermajer pod kierownictwem głównej alchemiczki Aleksandrii Hypatii. Kiedyś solarium dla potrzebujących kuracji arystokratów. Dziś ośrodek alchemicznych badań. Zmora korony zabija tymczasem w moim imieniu, czemu muszę położyć kres. Oby Hypatia wiedziała coś na ten temat. Na całym Serkonos szanują zarówno jej geniusz, jak i dobroduszność. Kurde, przypadkiem to kurde striggerowałem. Nie chciałem tego. Nie chciałem tak w połowie tego opisu tego, to sobie w tego wybrać.
No dobra, może na początku kolejnego odcinka nadrobimy całość tego opisu. Start mamy, co? O! Personelu Najwyższej Straży. Pamiętajcie, tylny dok jest przeznaczony wyłącznie do zmian barwy i operacji obserwacyjnych. Jeden spaczony kościany amulet, jeden zwykły, dwa zwykłe, dwie runy, trzy zwykłe kościane amulety. Okej, czyli trzy zwykłe, jeden spaczony i trzy runy. Tak, teraz widzę trzecią. Cztery. Czarny kościany amulet. To ciekawe, tego nie było wcześniej. To jest coś jeszcze niższego. Kapliczka od mięsa, czyli kolejne dwie runy prawdopodobnie. To chyba tyle. Dobra. No to co, zajmiemy się w kolejnym odcinku zgarnianiem tych rzeczy i nie tylko tych. Kto wie, może nawet uda mi się to przejść z większą ilością eliksirów. I przypowitam się z wami nie tylko z pełnymi eliksirami Adermajer oraz Sokołowa, ale też... Znaczy dobra, na pewno z większym statusem gotówki, bo jak znajdę ten obraz, no ale niewiele większym. Ale kto wie, może znajdę więcej momentów. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!